pierwsze to jest to dla mnie wielka łaska, że to dzisiejsze świadectwo w ogóle jest nagrywane. Bo mogę się podzielić tą swoją historią i wielką ilością łask, których doświadczyłam od Pana Boga. I myślę, że to w tym wszystkim jest najważniejsze. I też to, że z Panem Bogiem można przebaczyć wszystko innym ludziom i samemu sobie. Ja pochodzę z takiej rodziny wierzącej, takich niedzielnych katolików. W sumie niczego mi nigdy nie brakowało. Oprócz jakiejś czułości i miłości rodziców między sobą. I jako dziecko zawsze od tego uciekałam w wyobraźnię, tworzyłam własny świat. Gdzieś tam nie potrafiłam skupić się na tym, co jest realne. Bardzo szybko odkryłam masturbację. Było to dla mnie coś przyjemnego, fajnego. Nie wiedziałam wtedy, co robię. Przywiązałam się bardzo mocno do tego. Trwało to ładnych kilka lat, bo wyszłam z tego dopiero około 9-10 roku życia. I cały czas temu już od początku towarzyszyły jakieś takie fantazje o jakiejś krzywdzie, która mi się dzieje, o jakimś bólu. No myślę, że w ten sposób odreagowywałam jakieś odrzucenie ze strony innych ludzi. W podstawówce poznałam przyjaciółkę i razem z nią zaczęłyśmy się fascynować filmami sensacyjnymi. No wiadomo, akcja, przygoda, bardzo nam się to podobało, ale też wchłonęłyśmy tak całą brutalność tych filmów, cały erotyzm. No, doszły do tego jeszcze takie gazety dla dziewczyn typu Bravo, Dziewczyna, książki z serii Co nastolatki wiedzieć powinny, które kupowali nam nawet rodzice. No i pod wpływem tego wszystkiego, co w naszych zabawach było, najpierw mnóstwo brutalności, jakieś bieganie z pistoletami, a potem coraz bardziej poszłyśmy w tą erotykę. Zaczęłyśmy odgrywać sceny pocałunków, gdzieś bardzo się zbliżałyśmy do siebie. Wręcz doszło do tego, że udawałyśmy stosunki seksualne. Poszłyśmy też bardzo w komiksy japońskie oparte na związkach homoseksualnych. Często się zastanawiałyśmy nad tym, czy mogłybyśmy być parą. Przy tym wszystkim też ja coraz bardziej pragnęłam takiego bycia ofiarą. Wydawało mi się, że w tym znajduję radość. Pamiętam, jak raz bawiliśmy się ze znajomymi w jakieś harcerstwo, w pasowanie. No i byłam tą osobą, która dostawała pasy. I pamiętam, jak będąc bitą wtedy, mimo całego upokorzenia, mimo tego bólu, to pamiętam taką ogromną radość i pragnienie tego, żeby to się nie kończyło. Ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że jest to coś złego, że, no, że jestem też już uzależniona od masturbacji. Kiedy poszłam do gimnazjum, to miałam już bardzo rozbudzoną tę sferę seksualną, więc bardzo szybko wróciłam do onanizmu. No w tym momencie już wiedziałam, co robię, więc moja fantazja, moja wyobraźnia już przestała mi sprawiać przyjemność. Zaczęłam szukać wtedy opowiadań erotycznych na internecie. No ponieważ czytałam ich kilkanaście na dzień, no to bardzo szybko sięgałam po mocniejsze, jakieś bardziej brutalne, z większymi efektami. Równocześnie zaczęłam wracać do kościoła. Zaczęłam się gdzieś tam modlić, rozmawiać o Panu Bogu. Były pierwsze rekolekcje i nagle się okazało, że jestem strasznie uzależniona od onanizmu, od tych opowiadań. Byłam przerażona faktem, że chodziłam do spowiedzi czasami parę razy w tygodniu. Ale po tych rekolekcjach stwierdziłam, że zaczynam walczyć. No i przez pierwszy rok w sumie były takie miesiące, że 3 czy 4 miesiące wytrzymałam w czystości. Ale cały czas wracałam do grzechów. Też w sumie wystarczyło cokolwiek. Jedna słaba ocena, jakaś kłótnia w domu czy ze znajomymi. I odreagowywałam to masturbacją, opowiadaniami. Po roku były drugie rekolekcje. Jakieś takie mocne postanowienia. Ale wracając z nich, bardzo mocno oparłam się na sobie. Na tym, że ja sobie poradzę. Wyjechałam do Niemiec i to były chyba pierwsze 3 tygodnie takie, kiedy nie miałam możliwości spowiedzi. I po jakichś 2 dniach przyszła taka myśl, że wreszcie masz czas grzeszyć.
że wreszcie możesz to zrobić, nie musisz biegać do spowiedzi od razu. No i rzuciłam modlitwę, rzuciłam Pana Boga. I to był czas, kiedy po raz pierwszy sięgnęłam po pornografię i to od razu taką bardzo mocną, bardzo taką wręcz perwersyjną. No i tak minęły 3 tygodnie. Wróciłam, poszłam do spowiedzi, ale nie potrafiłam się wtedy już jakoś z tego podnieść. I to był też taki czas, kiedy ja stwierdziłam, że zależy mi na tym, zależy mi na tej nieczystości, na bólu, na poniżeniu i że w sumie nie chcę Pana Boga. No i wtedy zaczęło się w sumie takie pół roku piekła, bo przestałam się modlić, przestałam chodzić do kościoła, spowiadać się. To był jak taki ciąg alkoholowy, można tak porównać, bo całe noce spędzałam na internecie, oglądając filmy. Zaczęłam, coraz częściej, coraz bardziej wchodziłam w masturbację. I też weszłam bardzo mocno w taką tematykę sadomasochizmu, stosunków, filmów, w których już nawet nie było stosunku seksualnego, tylko zwykłe gwałty, zwykłe bicie kobiet, poniżanie. I ja widziałam, że coraz bardziej mnie to wciąga. Najpierw potrzebowałam, już zadając sama sobie zadawania bólu, żeby w ogóle poczuć jakąkolwiek przyjemność, zaczęłam się bić, zaczęłam sobie robić krzywdę. A potem zauważyłam, że zaczęłam pragnąć przeżyć te wszystkie filmy, które widziałam w rzeczywistości. Wiedziałam, że to było nierealne. I wtedy przyszedł mi taki do głowy pomysł, że dałoby się to załatwić za pomocą cyrografu. To był taki czas, kiedy z każdym problemem w sumie zwracałam się do szatana, nie do Pana Boga. Było mnóstwo modlitw, mnóstwo cyrografów ułożonych. Na szczęście żadnego nie podpisałam, bo tak strasznie pragnęłam przeżyć taki kompletny ból, takie poniżenie na żywo. Po pół roku takiego życia, kiedy sypało mi się już wszystko, relacje w domu, relacje ze znajomymi, kiedy nie byłam w stanie się uczyć, kiedy chodziłam ciągle niewyspana i każdą wolną chwilę spędzałam w pornografii, zaczęła się taka straszna nienawiść do siebie. Nie potrafiłam spojrzeć sobie w oczy w lustrze, zaczęłam się ciąć. No, zorientowałam się wtedy, że coś jest nie tak. Poszłam do spowiedzi. I po tej spowiedzi stwierdziłam, że zaczynam walczyć z powrotem, że chcę wrócić do Pana Boga. Ale bardzo szybko się okazało, że to nie jest takie proste, że miałam straszne pokusy. Zaczęła się wtedy depresja. Dalej się ciałam, miałam straszne myśli samobójcze. Parę razy próbowałam gdzieś tam skoczyć pod samochód. Bo cały czas chciałam po prostu wrócić do tej pornografii. Nie chciałam żyć bez tego. W pewnym momencie tak kompletnie straciłam już sens życia, traciłam wiarę. Nie wiem, ile razy odmawiałam kredo tylko po to, żeby upewnić się, że Pan Bóg jest. I tak to trwało kolejne pół roku, kiedy po 3 miesiącach się załamałam, wróciłam z powrotem do pornografii, znowu w taki ciąg wpadłam. W wakacje pojechałam na rekolekcję z wspólnotą Mamre i tam 3. dnia tam jest modlitwa uwolnienia. I oddałam to wszystko Panu Bogu. Całe zniewolenie, wszystkie jakieś takie odchudzenia od Niego, te cyrografy. Kompletnie nie wierzyłam, że to może coś pomóc. Ale obudziłam się na 2 dzień z taką radością w sercu. I zorientowałam się, że Pan Bóg mnie z tego wszystkiego uwolnił. I to do tego stopnia, że nie miałam ochoty wracać do tych grzechów, ale też nie pamiętałam wielu obrazów, które do tej pory mi ciągle stawały przed oczami. Takich bardzo mocnych, bardzo perwersyjnych. Zupełnie to zniknęło. Nic nie pamiętałam. Byłam przeszczęśliwa wtedy. No ale z drugiej strony zaczęłam zauważać też skutki, jakie te parę lat życia takiego w pornografii, w masturbacji zostawiły we mnie. Zobaczyłam, że kompletnie zniszczyłam swoją delikatność, wrażliwość, taką kobiecość. Że zupełnie zniszczyłam swoje poczucie takie wstydu, stałam się wręcz wulgarna. No i zauważyłam też to, co,
to, co było podstawą w sumie całego uzależnienia, to, co się przewijało przez to wszystko, czyli no, taki pewnego rodzaju masochizm. To, że ja nie byłam już w stanie pragnąć w ogóle szczęścia. I to nie tylko w kontekście seksualnym, także chciałam być wykorzystaną, że marzyłam o gwałtach i o takich rzeczach, że nawet kiedy wyobrażałam sobie przyszłe małżeństwo, to bardziej chciałam męża alkoholika, który gdzieś tam będzie mnie wykorzystywał, niż kochającego i czułego. Ale to wpływało też na wszystkie inne aspekty życia, na to, że wydawało mi się, że tylko relacje oparte na jakiejś dominacji, na tym, że ja jestem ofiarą, są dobre. Nie potrafiłam kompletnie budować relacji z przyjaciółmi. Tak bardzo bałam się przed szczęścia w sumie, takiego prawdziwego, obiektywnego, że często było tak, że olewałam naukę do egzaminów, bo nie chciałam, żeby mi się udało, bo wierzyłam w to, że dopiero kiedy będzie mi źle, kiedy coś się stanie, to przeżyję radość. Bardzo mocno broniłam się przed jakimkolwiek rozwojem duchowym, przed przyjściem do Pana Boga, przed taką naprawdę modlitwą, bo wiedziałam, że no, On pragnie tego mojego szczęścia, a ja tego nie chciałam. I wtedy po prostu, widząc to wszystko, no, straciłam sens jakikolwiek, wróciła depresja. I to do takiego stopnia, że, no, że wylądowałam u psychiatry na lekach. I w sumie rozmawiałam o tym masochizmie z psycholożką, z psychiatrą. Wszyscy mi powiedzieli, że no, jest takie pragnienie czasami w człowieku, że rodzi się gdzieś tam w dzieciństwie, kiedy brakło czułości. I generalnie trzeba nauczyć się z tym żyć. No ja wtedy brałam prochy, więc jakoś funkcjonowałam. Potrafiłam się uczyć, chodzić do szkoły, czy tam spotykać się ze znajomymi. Ale cały czas nie potrafiłam znaleźć sensu w tym wszystkim, bo patrzyłam na siebie, widziałam te wszystkie pragnienia i myślałam sobie, jakim jestem człowiekiem. Czy w ogóle jestem człowiekiem, skoro tak bardzo pragnę być wykorzystana, tak bardzo pragnęłabym być zniszczona po prostu. I nie potrafiłam jakoś tego przeboleć. I dopiero pewnego dnia, kiedyś tak będąc na adoracji takiej szczerej modlitwy, przypomniało mi się jedno wydarzenie z tych Niemiec, kiedy pierwszy raz sięgnęłam po pornografię. Pewnego wieczoru, będąc tam taka zanurzona kompletnie w grzechach, poczułam, że ktoś obok mnie jest. I podniosłam wtedy głowę i nie wiem, pewnie wyobraźnia, ale zobaczyłam Pana Jezusa i ten Jego wzrok, taki pełen smutku, pełen bólu. I zrozumiałam wtedy, że to nie był smutek tylko dlatego, że ja go ranię, że popełniam grzechy, ale też dlatego, że po prostu raniłam siebie, raniłam tą naszą relację i on tego nie chciał. I będąc w sumie po roku od tamtego wydarzenia na tej adoracji, zrozumiałam, że, no, że Chrystus jest jedyną osobą, która przeszła przez to wszystko ze mną, która widziała całe moje poniżenie, to wszystko, w co wchodziłam i dalej mnie akceptuje i dalej mnie kocha. Powiem szczerze, że wtedy zalała mnie taka fala miłości Jego, taka radość z tego. I też później mój spowiednik powiedział mi taką piękną rzecz odnośnie masochizmu, że Pan Bóg jest naprawdę wszechmogący i On z tego też może wyrwać. No i rzeczywiście po paru miesiącach, kiedy no, psychiatra powiedział mi, że tak naprawdę nie da się z tym nic zrobić, to widzę, jak te pragnienia zaczynają znikać, jak wraz ze wzrostem modlitwy, z życiem sakramentalnym, to wszystko zaczyna się układać i jak Pan Bóg naprawdę wyciąga z tego wszystkiego. I chwała Panu za to. Też dzisiaj jest mnóstwo takich filmów, książek, jak 50 twarzy Greya, które wręcz zachęcają do takiego do pornografii, do jakichś ekscesów w sferze seksualnej, do sadyzmu, do masochizmu. I też widzę, jak bardzo wiele ludzi zaczyna się tym fascynować. Jak wiele ludzi w młodym wieku zaczyna w to wchodzić. Też wiele dziewczyn, które gdzieś tam zostały poranione, które nie mają takiego poczucia wartości, bardzo łatwo się na to łapią, idą w tą stronę. No i to jest straszne zagrożenie, bo
Bo zaczynając w to wchodzić, dochodzi się bardzo szybko do najgorszych perwersji, do takiego prawdziwego sadyzmu. A w dzisiejszym świecie to jest normalne i wszystkim się mówi, że można w to wejść, że nie wiem, sfera seksualna jest sferą, w której można eksperymentować, robić wszystko. A tak nie jest, bo naprawdę bardzo mocno można się po tym poranić.